Siemaneczko, z tej strony Macior, kłaniam swą mordę po samą torbę i witam w kolejnym odcinku z naszej serii Shadow of War, Middle Earth Shadow of War, czy też Cień Wojny, jak to woli, kochani. No i co, kontynuujemy sobie tutaj naszą podróż, kurde, Talionem i Celebrimborem. Jak ostatnio widzieliście, musimy przesłuchiwać tutaj kapusi będziemy przesłuchiwać, żeby dojść do kapitanów, porozwalać kapitanów, bo musimy obronić naszą twierdzę. Jest to ostatnia twierdza, tak więc Talion, kurde, wziął sobie za cel, że ją obroni, a Celebrimbor miał na nią wyjebane tak praktycznie. No ale Talion to strażnik całego tu Gondoru, no to wiecie, nie może tego olać, co? Tak więc idziemy dalej, mamy przesłuchaliśmy jednego knura. Zdobyliśmy informację o tym, kurde, kolesiu tutaj. Jeszcze wam przypomnę tylko: Mug, wartownik, dowódca pożogi. Tak więc jednego kolesia mamy dopiero znaczonego. A zobaczcie, ile ich tutaj jest. Nieznany kapitan, liczba pozostałych tur. Oni się chyba tutaj biją, kochani. No ale to nic. Do tego wszystkiego będziemy sobie dochodzić z czasem. Będziemy to ogarniać. Dobra, idźmy zatem dalej. Szukajmy dalej jakichś informacji, bo tu już widzę kolejne informacje, mamy tutaj po lewej stronie. Tylko nie wiem, czy to jest kapuś, czy one sobie tak leżą. Nie, to są kapusie. Bo te informacje niekiedy sobie leżą normalnie, że możemy je przeczytać po prostu z jakiejś, kurde, kartki. Patrzcie, się on mnie nie widzi, serio? Chodź tu. Ślepe knury, co? No i teraz sobie możemy wybrać, jakiego kolesia chcemy tutaj zobaczyć, jakiego chcemy odkryć sobie, o którym chcemy się dowiedzieć. Dobra, którego sobie wybieramy? Ja myślę, że pójdziemy tutaj, kurde, po kolei, co? Albo będziemy losowo to robić. Wiecie co? To ma jakoś na czerwono, zaznaczmy sobie go, co? O, Ogza zahartowany. Śmiertelne słabości. Co ty, kolego, masz? Panicznie boi się podpalenia i panicznie boi się klątwy. Tylko dwie słabości ma, no kurde, słabo. O, zamasowana klasa twardziel. Jakaś fala mocy uwalnia falę uderzeniową tak potężną, że odpycha ona i dezorientuje pobliskich wrogów. Ciekawe. Premia plemienna, zwarcie pożogi unieruchamia twoją broń przy użyciu swych rękawic. Musisz się szybko uwolnić albo otrzymasz dodatkowe obrażenia. Ciekawe, czy to będzie jakiś quick time event podczas uwalniania, bo tutaj jest dużo quick time eventów, także podczas walki, dużo jak dużo, no czasem są. No i tutaj jakaś premia klasowa, wojownik z pierwszego szeregu, klasa wojownika, żołnierz z pierwszego szeregu. Dobra, to tyle. Zaawansowana klasa twardziel, to jeszcze przeczytajmy. Wiecie, potem to się pewnie będzie powtarzać u danych, kurde, kolesi. Tak więc dobrze już to na początku rozkminić i potem mieć z tym spokój. Ciężko pancerzony wojownik wytrzymuje poważne obrażenia. Twardziel znosi ogromny ból i może doświadczyć drugiego oddechu na chwilę przed śmiercią. Aha, czyli że będzie nam się wydawać, że go już mamy, a on, kurde, jeszcze się gdzieś tam może zerwać. Ale my mu na to nie pozwolimy. Chociaż nie wiem jak tu będzie walka z tymi dowódcami wyglądać. Wiem tyle, że w pierwszej części, jak oni byli sam na sam z nami, to nie mieli żadnej szansy, żadnej. Jak ich było czterech, no to myśmy znowu nie mieli raczej szansy. No, albo jak im pomagały hordy tych uruków, no to było słabo, kochani. Tam mamy jednego frajera, mam ja jakiś łuk, ja jeszcze, kochani, chyba nie mam nic. Tak więc idźmy sobie tutaj pomalutku, po cichutku. Patrzcie, on mnie nie widzi. To są jakieś jaja, wiecie? Ale co, wyssał go? Myślałem, że wiecie, jak go wyście, że będzie mój, nie? Że on będzie mój i tyle. Tam mamy po lewej, kurde, kapusia. Ale tu mamy więcej tych, kurde, gości. Ja sobie tam sra chyba, zobaczcie. On chyba sra, ej. Wiecie co? To nie musimy wcale po cichu robić, bo po cichu to będziemy to wieki robić. Możemy to robić na głośno, ale oni są strasznie tępi. No strasznie tępi. Siedzi, kupę robi, nie ogląda się na boki. No ale dobra, mi to na rękę. No i co my tutaj, kurde, odkryjemy teraz? Odkrywamy tutaj tych z tyłu,
Czy może z przodu jeszcze jakiegoś, kurde, głąba sobie odkryjemy? Nieznany kapitan, ale ile tych kapitanów tu jest, kurcze, normalnie... Dużo, co? Wiecie co? Odkryję wszystkich tych z tymi znaczkami, bo mi się wydaje, że gra po to te znaczki dała, żebyśmy właśnie to robili. Co tu mamy? Gruk oddany. Wrażliwości. Łatwopalny. Ogień zadaje mu dużo obrażenia i pokarm dla bestii. Hehe, a takie bestie zadają mu duże obrażenia. Patrzcie się, karagory. Moje kochane karagory. Zajebista sprawa, kochani. Możemy dosiadać takiego knura i sobie na nim jeździć. Zżerać te uruki, no, masakrować z grzbietu wierzcha właśnie. Co on tutaj ma jeszcze? Zaawansowana klasa, dowódca. Inspiruje tych, którzy walczą u jego boku, umożliwiając im pełne wykorzystanie ich umiejętności. Aha, czyli to będzie taki, wiecie, kurde, daje im powera. Przedśmiertny rozkaz. Doprowadza orki do chciwej furii, gdy umiera. Przygotuj się na walkę z jego rozwścieczonymi mścicielami. O kurde, tego też nie było. Fajne rzeczy. Wykorzystuje moc cieni, by pojawić się obok ciebie. O, to trzeba będzie uważać na tego gnoja, a następnie udera śmiercionośnym morgulskim ostrzem. Wow, no niezły koleś, widzę. Premia dla klasy kusznika, ataki dystansu wykonuje przy użyciu kuszy. Kurde, tych nie lubię najbardziej, dystansowców zasranych w tej grze. Oni najbardziej, kurde, brudzą zawsze. Chyba w każdej gierce, co? Dobra. Tutaj mamy posprzątane. Nasz cel jest tam. Nie widzę tutaj żadnych kapusi, tak więc nie będę się zajmował tutaj jakimiś dupy orkami. Przecież wszystkich nie muszę pozabijać. Ty co robisz, kolego? Ops. Nie macie. To robisz. Umierasz. Dobra. Idziemy tutaj sobie, idziemy. Odnajdź ślady dowódcy orków. Taki mamy cel. No to odnajdziemy. Bez ciśnień. Możemy sobie biegnąć, oczywiście. Ale lepiej iść tu, kurde, w kuckach. Chociaż tu ich jest, kurde, dużo, co? Ale mamy tutaj elegancko krzaczki. Chociaż ja się z nimi idę naparzać. Dobra, mamy łuk, a jednak, bo już myślałem, że nie mamy. Tryb walki dystansowej. Przytrzymaj, aby wycelować z łuku, przytrzymaj, naładować strzały. Dobra, wszystko znam. Ciśniemy. Ładujemy strzałę. Ichę dziki, kochani. No na padzie jest to troszeczkę ciężej. Ale leżą sobie ładnie tutaj. Skupienie odnawia się wraz z upływem czasu. Bo mamy tutaj, widzicie? Teraz się ładuje taki paseczek na dole przy strzałce. Wy go nie będziecie widzieć, bo ja wam zasłaniam. Ale uwierzcie mi, ładuje się nam taki pasek. To nie jest to, że to skupienie mamy cały czas, coś musi odładować. Może tą kamerkę jakoś przesunę, ale na razie mam to w dupie. Zbadaj wskazówkę. O, to też jakieś, kurcze, nowe. Poruszaj. A nie, to nie jest nowe, to już było. Przepraszam, to już było. Po prostu musimy... Ale dobra, nie chcę tego robić, halo. Ja bym chciał ten nasz wzrok. O, widzicie? O tym mówiłem. I widzimy tak tymi oczami chyba tego Celebrimbora. Jesteśmy teraz, widzicie, taką postacią... Takim duchem się stajemy. Tu ogólnie, kurde, chodzimy między światami, jak żeście widzieli po ostatnim odcinku. Zbieramy tutaj strzały. Widzę, że... Ale ktoś, kurwa, wierta teraz. Przepraszam was za to, ale to nie moja wina. Teraz nie wiem, co ja mówiłem nawet. No skurwibąg. Ale napierdala tą wiertarą. No nic, jakoś to przeżyjecie. Wtedy musieliśmy naciskać, żeby te strzały zebrać, a teraz już tego nie musimy robić. Ej, halo. Tutaj mam cel, co ja robię, kurde. Ja bym tego nie zbadał, serio? Aha, tu muszę jeszcze te ślady przebadać. Poruszaj L, aby wyostrzyć widok tropu. Aha, dobra, taka minigierka. Zdupala, wzięta. No to dobra, idziemy. Już mamy ładnie ścieżkę zaznaczoną. Jaki wiedźmin. Kurde, talion. Ale to było, ja wam mówię, że to było. Tutaj widzę już jakiegoś frajera, jednego z drugim, trzecim, czwartym. Ciekawe, czy mogę im w ognisko
przywalić strzałeczką. Nie, nic mi tu nie da. Co? Myślę, że powalczymy, co? Bang. 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 Kurwa, so easy. To jest poziom normalny, ale wiecie, to jest początek, tu też nam gra nie da od razu nie wiadomo jakichś przeciwników, ale tak jak mówię, to nie jest wcale aż takie łatwe, bo ja już tu słyszałem, że o Jezu, jaka ta gra jest łatwa, bo tylko się wciska kontrę i ten. No tak, to się że jednym palcem można to napierdalać. No tak, można, ale jak wyskoczy ich pełno, no to musisz ogarniać te dupsko, żeby się nie dać dojechać i tyle. Dobra, mogę przyspieszyć, bo tu nie widzę żadnych frajerków. Gdzieś tam u góry chyba są. Idziemy, idziemy. W ogóle ile już to nagrywam? Nawet nie wiem. Ale dobra. Nie chcę, żeby te odcinki były jakoś specjalnie długie. My musimy dojść gdzieś tutaj, ta? He's close. The Wraith World will reveal his presence. Identyfikuj dowódcę. A, czyli standardowo tym naszym, kurde, wzrokiem. I musimy go znać. O, już go tam mamy. Wciskamy R. Mug. Mug. Mug albo nie mógł. No i dobra, no i co? No i jest. Przytrzymaj, by biec sprintem, przytrzymaj w pobliżu obiektu. Aha, no dobra, gra nas uczy. Ten sobie tam biegnie, ale nas nie widział. O, jakieś ślizgi mamy. Ciekawe. Dobra, idziemy tutaj górą, co? Ej, halo, ale wspina się. To był właśnie jeden z problemów Shadow of Mordor, że nie zawsze ten chłopek jakoś, kurde, chciał się wspinać na te ściany. Pokonaj dowódcę orków. No dobra, ale wiecie co? Ja sobie jeszcze sprawdzę te jego słabe, kurde, strony, bo nie pamiętam. Kurde, czekajcie chwilę. Ja muszę zobaczyć, ile już to nagrywam. Powiedzmy, że jest 10 minut może minęło. To jeszcze 20. Dobra. Dobra, dobra. Bo tak jak mówiłem, nie chcę, żeby te odcinki były jakieś super długie. Szczegóły, ja chcę szczegóły. Oszołomiony przez ataki z ukrycia. Aha, dobra. Czyli z ukrycia go najlepiej. Zaawansowana klasa dowódcy. To będzie pewnie jakiś pioneczek. Jakiś pioneczek to będzie, kochani. To skoro gra nas tutaj uczy. Wiecie co? Spróbujemy go z ukrycia dojechać. Wow! Nie widziałem go. Jak on się wspina? Jak on się w ogóle po tym wspina, co? O, tego chcę zwabić. Patrzcie się, widzicie? Zwabiłem go. I teraz go zaatakujemy. Zobaczył mnie gnój. Idziemy się tam bić, wiecie? Idziemy się tam bić, idziemy go dojechać. Nie mam zamiaru się tu, kurde, jakoś z nim bawić. One man, Gondor should have sent more reinforcements. This is our city, Manfilth. You're too late. Taki z ciebie kozak? Zobaczymy. Wypadł, gnoje. Dawaj, 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 dawaj mi tego. On jest na strzała, zobaczcie się. Po nim. A to mamy jednego knura z głowy. Oni zostawiają rumki. Dobijmy tych, kurde. Pięknie, kurde, gdzie uciekasz, co? Już żeś się zesrał? Ktoś tam z łuku na kurwia? A to chyba ta koleżanka, co? Dobra, zbierzmy sobie tą rumkę, je można wykorzystać, zaraz wam pokażę, o co chodzi.
Zwyciężenie kapitana pozwala Celebrimborowi na wykuwanie potężnych przedmiotów. Przedmiotami zarządzać można z poziomu menu ekwipunku. Dobra. Teraz nas będzie gra tego uczyć właśnie, to i tak musimy przez to przejść, i tak knury, tak więc nic tu więcej nie poradzimy na to. Miecz zwykły, to jest runka do miecza, będą runki pewnie i do sztyletu, i do łuku, ale my zajmiemy się na razie tą. No i co, ekwipunek, zmień przedmioty. Aha, tu mamy sztylecik, tu mamy łuk, poziom drugi mamy naszego mieczyka. Tutaj już widzę jakieś monetki z prawej strony się pokazały, i złote, i srebrne, to ciekawe, co to za gówno. Ale dobra, no i co ja zrobiłem z tym kurwa mieczem, co ja z nim zrobiłem, poziom drugi. Projekt bazujący na mieczach jeźdźców. No dobra, ale... Aha, ja nic nie zrobiłem, ja żadnej runki nie mam, bo w Shadow of Mordor zbierało się runkę i ona coś dawała, na przykład, nie wiem, odnawianie strzał, skupienie, albo jakieś dodatkowe zdrowie, wiecie, za atak z ukrycia. Takie różne pierdoły, taki boost do naszej postaci to był. No ale dobra, jeden rozwalony. Zaglądajmy, co tu będzie się działo teraz. Why are you out here alone? Właśnie. My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Enos Ethel still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. We'll be right behind you. O! No to co? Mamy kurde kompana. What is your name? No właśnie. Idril. Wow. Don't fall behind, Talion. What? We've lost enough men today. To ty się nie odciągaj. Albo obciągaj. Mamy cel prosty, jak 5 metrów sznurka w kieszeni, idź za Idril. Ładne imię nawet. Zobaczymy, co ona tutaj będzie robić. Ale ej, halo. Ona jest szybsza niż my. Co za shit. Oczyś okolice by uratować. Ten. Lubię taki cel. No i już mi się podoba. Ja chcę tego dobić na ziemi. O Boże, ale to było piękne. Oj, jak mi się to podoba. Jak oni leżą na ziemi, mają takie gwiazdki, są oszołomieni, a my możemy ich wtedy pięknie, kurde, dobić. Tylko też trzeba uważać oczywiście na innego, kurde, gnoja. Pięknie. Tego. Dojechał. Chodź tu. Idź za Idril. Gdzie ona jest? Ona gdzieś ucieka, kurde, a ja tutaj jeszcze widziałem orka. Aha, bo to są może nasi, wiecie? Nie ogarniam na razie, nie ogarniam, co tu się dzieje. No to ja wiem już bardzo dobrze, gościu. Celebrimbor, nie odpalaj mi się tutaj z takimi tekstami. Otyś okolice, by uratować sierżanta. No jak na razie te cele nie są jakieś... Tam zbyt, kurde, wiecie, trudne. Tutaj kontra pięknie weszła. No mam grafika, kurde, 100 razy lepsza. 100, kurwa, jakiś gnój z łukiem. 100 razy lepsza jak w tej pierwszej części. Tych najpierw trzeba rozwalić, wiecie? W pierwszej kolejności będę zabijał zawsze... Jezus Maria. Będę zabijał łuczników i tyle. Pomożemy, koledze. Wow, ja swojego chlastałem? Serio? Dobra, idziemy za nią, bo znowu musimy... Dobramy. Straciliśmy, kurwa, środkowe miasto, a ja straciłem życia połowę. I co ty na to mi powiesz, koleżanko? Tam już widzę jakiegoś, kurde, łucznika. A to są nasi, dobra. Spoko. Chyba nasi. No jak ludzie, to nasi, nie? Dobra, szybko. Brama się zamyka. Dobra, ja muszę iść za nią, ja olewam tutaj to co się dzieje. Ale tutaj znowu mamy cel, oczyść okolice. Czyli co?
Bijemy się, ole kurde knur. Chodź tu, chodź tu. Patrzcie się, ile ich tu jest, kurde. To bitka? Ale ten by mnie zaraz, kurde, chlasnął. Ale fajnie wyglądają, nie? Super, super. O, sorry. No i dobra, idziemy dalej. Ciekawe, czy tutaj zdrowie będę odnawiał sobie poprzez roślinki różnego rodzaju. I runy, czy jak to będzie wyglądać. Wszystkiego się dowiemy, to jest drugi odcinek, a tu szykuje się pełno odcinków, kochani. Tak więc zobaczymy, co będzie. Biegniemy za nią i biegniemy. Coraz więcej ludzi z nami biegnie. No jesteśmy. Wow, super. O. No, co on tam wypatrzy? Aha. What are you doing? They will be long. Go. A my rozwalimy pozostałych? Każ łucznikom go osłaniać. Mocny atak. Przytrzymaj kwadrat, aż pojawi się... Przytrzymaj kwadrat, aż pojawi się glewia. Wow, co to jest? A następnie puść przycisk, by wykonać szeroki, silny atak. Aha, no dobra. Przytrzymujemy to i zobaczymy, co się będzie działo. A, takie coś. A ja ich będę ciął, wiecie? Wypak, gościu. A ja bym chciał jakąś egzekucję. O, ale dostałem. Patrzcie się na tych łuczników, co oni z nimi robią. Wow, kurde, jakie doskoki szalone. Halo, co ty robisz? Talion, opanuj się. Co to było? Grafa w polo, mi się podoba. We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest, and we have double their archer. We can't match the orcs for their numbers or ferocity. Now our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. And make sure they are taken to Henethanon. Is that an order? You must understand. We must protect what is most precious at all costs. Yes. That is an order. Then I'll see it done. But I'll be back on the wall before their next assault. Twardzielka. Jedna z tych twardzielek. A ranger from the Black Gates. I heard you were all dead. You heard the truth. Wszyscy. If you've come to fight for Minas Ithil, ranger, report to Captain Berenor. Not come to join your army, General. But for the Palantir and its safekeeping. Protect the city and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror in their ranks? Yes. It's about time they tasted fear. The men are assembled, General. Dobra. Misja wykonana, kochani. Mamy wykonaną już pierwszą misję. Dostaliśmy jakieś 100, nie wiem, gotówki z tej gry, nie wiem jak to się tu nazywa. Pewnie te miriamy, czy jakoś tak. Dobra, zamknij to.
punkt umiejętności, proszę. I tu już mamy drzewko naszej umiejętności. Masz wystarczającą liczbę punktów doświadczenia, aby zdobyć punkt umiejętności. Za punkt umiejętności można odblokować nowe umiejętności lub ulepszać już posiadane. Bo właśnie tutaj będzie tak, że zdobędziemy jakąś główną na przykład zdolność. Powiedzmy na to, nie wiem, wspinanie się, szybsze wspinanie. To potem jeszcze możemy to bardziej upgrade'ować, takie buffy do tego sobie robić i tak dalej. Ale pewnie wiecie, o co chodzi. Ja tu tylko wam truję dupę. I czas niepotrzebnie nam tu idzie. Rozdajmy ten punkcik, bo skoro gra nam tutaj każe go rozdać, to rozdajmy go sobie. Zobaczcie, ile tego tu jest w Shadow of Mordor, także tego było do groma. I powiem wam, że wszystkie były przydatne, wszystkie były bardzo fajne. I to mi się podoba w grach, że im ja sobie bardziej postać kokrzę, tym bardziej to widzę, że potem normalnie chodziłem i pomału orków wzrokiem zabijałem. Dobra, dobra, kochana gierko. Co my tu mamy zrobić? Przytrzymaj A, aby odblokować umiejętność elfia zwinność. A ja kurwa może nie chcę być zwinny jak elf, tylko chciałbym walkę i co? Ale nie mogę, widzicie? Muszę wybrać tą zdolność i koniec. Banks. No i mamy. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. But we cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. The towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Palantir. Tak, co my tu mamy? Oblężenie Minas Ithil. Zdobądź Palantir. Ukończ zadania, aby nie dopuścić, by Palantir wpadł w ręce Saurona. No dobra. Naciśnij co? Nie wiem, co ja tutaj mam nacisnąć. Chyba chodzi im o to. Dokładnie. Share na napadzie z playa. Takie jaja. No i dobra, mamy mapkę. Nareszcie mamy mapkę. Na to właśnie czekałem, kiedy nam ją dają. Zadania główne oznaczone są na mapie ikoną taką. Mordor roi się też od kapitanów, których możesz szukać, by zdobyć punkty doświadczenia, przedmioty i tym się będziemy zajmować, bo nie tylko misjami głównymi, kochani, ale też nie będę wam wszystkiego pokazywał, jak ja tutaj sobie farmię tego chłopka. Nie, nie, nie. Co to, to nie. Będę wam pokazywał misje główne, jakieś takie poboczne zadania wam pokażę, one się pewnie będą powtarzać. Wiecie, o co chodzi. Nie będę wam każdej tutaj aktywności mojej pokazywał, bo bym kurwa to nagrywał, ażbym miał brodę po same jajca, kochani. Jak ja bym wtedy kłaniał swą mordę po samą torbę z taką brodą. Kurwa. Dobra. Pośledź zadanie główne, a następnie nasienia, aby ustawić je jako nowy cel. Dobra, gro. To wszystko znamy, to wszystko znamy. Przedmioty, umiejętności. Dobra. Lecimy. Lecimy sobie jeszcze raz samodzielnie z tą mapką. Kurde, fajnie to jest zrobione. A, 3D. Dobra. I tu możemy sobie oznaczyć. Co tutaj to mamy? To. Co to jest to? Ten punkt szybkiej podróży nie został odblokowany. Aha! Bo tu pewnie będą takie wieże do odblokowywania. Przekuć je pewnie będziemy musieli. I wtedy będziemy mieli takie, wiecie, punkt szybkiej podróży nam się odblokuje i pewnie odsłoni się jakaś część mapki. Tu mamy ten znaczek misji głównej. Oczy Saurona. Iglice Minas Ithil. To czy zepsucie władcy ciemności. Oczyś Heidir, nie wiem jak to czytać. I osłab władzę Saurona nad miastem. Dobra, pomalutku. Tutaj mamy kolejną wieżę. Wiecie co? W tym odcinku to już będzie kurde na tyle. Jeszcze sobie poglądamy tutaj tą mapkę. Ale ja bym się udał jakąś kurde odblokować. Kurde pierwszą tą. Pierwszą wieżę, wiecie o co chodzi? Tutaj mamy wyprawa po zapasy. To są pewnie takie misje, wiecie. Gondorczycy atakują skrytkę zapasami, którą nadzoruje grę. To są takie poboczne chyba misje, żeby właśnie sobie te punkty doświadczenia pozdobywać. No i super. Tutaj też mamy jakąś kurde pościg. Wrogi kapitan ściga grupę gondorskich żołnierzy. Nagroda, bla bla bla. No i tu znowu, i tu znowu. Tutaj, co to są te czaszki? Nieznany, aha, dobra, dobra. Tu już mam zaznaczonych kapitanów od razu na tej mapie. No to ciekawe. To jest ciekawe, wam powiem. Bo już od razu wiemy, gdzie oni są. No to dobra. Ale wiadomo, trzeba kapusia przesłuchać. I tyle.
Ale widzicie, mam przesłanych więcej tych kurde kolesi. To myślałem, że oni się tu będą jakoś zaznaczać na mapce. Ci, o których już coś wiemy, ale jednak nie. Dobra, za łatwo też nie może być. No to tyle z tej mapki. Co ja jeszcze tu mogę zrobić z tego poziomu? Nic, zadania. I to wszystko. Tu możemy sobie robić takie pierdoły. Dobra, olać to, ja sobie to opanuję na spokojnie. Tutaj wejdźmy jeszcze w te umiejętności. Ale nie mamy żadnego punkcika do rozdania, jak widzicie. Wskoczy nam dopiero, jak zbierzemy, kurde, 2000 punktów doświadczenia. Mamy 840. To widzicie w lewym górnym rogu, na samej górze. I tutaj mamy, zobaczmy sobie te drzewko jeszcze. Skoro i tak już nic nie będę robił, zobaczmy sobie te drzewko. Co tu będzie warto zainwestować, kochani? Egzekucja, o właśnie, to jest, kurde, chyba to, czego mi brakuje najbardziej, bo nie mam tej egzekucji, brakuje mi tego. To jest taki finisher, kochani, odpala wam się takie coś jak egzekucja właśnie. No i wciskacie dwa guziczki i on od razu gościa wykańcza, nieważne czy on ma pełną energię, czy nie, zaraz go chlasta, a jak kapitana egzekucją uderzacie, to zabiera mu to dużo więcej punktów zdrowia, niż bylibyście uderzali normalnymi atakami, ale to normalne chyba. I patrzcie się, widzicie, to jest to, wykupujemy sobie egzekucję i potem ma ona jeszcze 3 kłódeczki, czyli 3 buffy, możemy ją zupgrade'ować bardziej. No kurde, jestem ciekaw, jak to będzie działać, ale co to oznacza? Ile tu trzeba będzie, kurwa, chodzić i farmić? No to już sami widzicie, jak będziecie chcieli wykoksać te umiejętności. Tutaj odwet. Co tu jeszcze mamy? Ulepszenia, niekończona moc? Nieskończona moc? Ło. To trzeba będzie pogarniać na spokojnie, kochani, na spokojnie. Egzekucja powalonego. A to przecież mam, robiłem to. To nie wiem, o co chodzi. Zwinną elfią zwinność mamy, wykupioną. Co tu mamy? Brutalny mord. Brutalny mord. W Shadow of Mordor, czyli w tej pierwszej części, jak byśmy tak brutalnie zamordowali, mieliśmy wsadzoną runkę, że te knury się nas bały, to po takim mordzie to nawet dwóch potrafiło uciec od razu z pola walki, bo się wystraszyli, jak widzieli, co my robimy z przeciwnikiem. Upiorna seria. No zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zajebiście. Zabójcza zjawa. O, to widziałem na trailerze. To widziałem na trailerze właśnie. Super. A tutaj widzicie? Taka umiejka na żółto. To musimy w jakiejś misji głównej ją zdobyć, żeby nam się ona w ogóle odblokowała. Aha, i tu będziemy też pogróżki wysyłać na pewno. Patrzcie się, ile tego jest. No kurde, masakra. Tu musimy zdobyć znowu jeździec Karagorów, żeby móc na nich jeździć, bo to nie jest też tak hop-siup, że wsiadamy, jedziemy, nie? Przynajmniej nie na początku. Ale dobra, kochani, to wszystko, widzicie, ile tego jest. To wszystko w tym odcinku, zrobiliśmy sobie jakąś misję główną. Ja sobie tu pobiegam, tylko tak poświruję gołębia, nic was nie ominie. Pójdziemy do pierwszej wieży, przekuć pierwszą wieżę. Razem oczywiście to wam będę pokazywał. No i zobaczymy, co tam wymyślę. Ja zobaczę, co wymyślę dalej. Bo będzie tutaj roboty do zajebania. A tym razem ja żegnam się z wami trzema po same jaja ukłonami. Trzymajcie się ciepło. Życzę miłej reszty dnia. Hej, hej.